Niespodzianka! Dziś zamiast Samuela jest Gabrysia. Dzisiaj będziemy mówić o chlebie. Co to znaczy, że Pan Jezus jest chlebem życia? To znaczy, że Pan Jezus jest dobry jak chleb. To znaczy, że potrzebuje Jezusa jak jedzenia. To znaczy, że gdy czytamy Ewangelię, karmimy swoją duszę, tak jak chlebem karmimy ciało. To znaczy, że możemy się karmić Jego słowem, tak jak chlebem. To znaczy, że jak nasze ciało słabnie bez chleba, tak nasza dusza słabnie bez Jezusa. Zapraszam Was na temat dnia. Dzień dobry! Dziś na temat dnia zapraszam Was do świata emotek. Ja jestem chlebem życia. Jezusie, nauczycielu, nadchodzi wieczór. Roześlij ludzi do domów. Są głodni tak samo jak my. A dookoła nie ma żadnych sklepów, żebyśmy mogli kupić żywność. Nie chcę odsyłać ich głodnych. Ile macie chlebów? Policzmy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mamy jeszcze kilka ryb. Ciekawe, co Jezus teraz zrobi. Patrzcie. Bierze chleby i ryby i zaczyna się modlić. Śmiało, bierzcie kawałki chleba i ryby i rozdawajcie ludziom. Niech każdy naje się dosyta. To cud! Wszyscy są najedzeni, a do tego zostało 7 koszy okruchów. Kochani, wasze brzuchy są najedzone, ale czy wasze dusze także? Kiedy jecie chleb z mąki, po pewnym czasie znowu jesteście głodni. Ale ja jestem chlebem życia, który zaspokoi głód waszej duszy. Ja chcę każdego z was nakarmić na zawsze, do życia wiecznego. Chcę dać to, czego najbardziej potrzebujecie, przebaczenie grzechów i życie wieczne. Pan Jezus chce zaspokoić twój głód zbawienia i odpuszczenia grzechów. On chce też na co dzień karmić cię Słowem Bożym. Kiedy czytasz Biblię i rozmawiasz z Jezusem w modlitwie, sprawiasz, że twoja dusza jest nakarmiona. Jak brzuch karmi się chlebem. Potrzebujesz Słowa Bożego tak jak codziennego chleba. Dlatego sięgaj po Biblię. Proś rodziców, aby czytali ci historie biblijne i każdego dnia rozmawiaj z Jezusem w modlitwie. Pan Jezus jest chlebem życia. Dzisiaj w kąciku misyjnym ksiądz Tomek chce powiedzieć o czymś ważnym. Witajcie przyjaciele Szkółkowieści. Pozdrowienia z Białegostoku. Jesteśmy w naszej kaplicy, w której spotykamy się, by słuchać Bożego Słowa, żeby się modlić. I od jakiegoś już czasu modlimy się o rzecz, o sytuację, która ma miejsce niedaleko stąd. Na granicy białorusko-polskiej gromadzą się tłumy ludzi, którzy trafili tam, bo zostali oszukani. Teraz potrzebują pomocy. Znajdują się w sytuacji bardzo trudnej, zarówno dla nich, ale też bardzo trudnej dla nas, Polaków, którzy chcą bezpiecznie mieszkać przy swojej granicy. Niewiele możemy zrobić. Możemy pomagać, możemy kupywać żywność, możemy kupywać koce, jakieś środki potrzebne do tego, żeby przeżyć, ale na tym kończy się nasza możliwość. Dlatego chciałbym Was prosić, żebyście razem z nami modlili się o całą zaistniałą sytuację. Abyście prosili Pana Boga o to, żeby zaspokoił potrzeby głodnych i spragnionych. O to, żeby otworzył serca ludzi, którzy mogą pomóc. Ale o to też, żeby otworzył serca tych, którzy mają do tego narzędzia, żeby móc rozwiązać w pokojowy sposób ten konflikt. Módlcie się razem z nami. A wierzę, że dobry Bóg, który powiedział, że jest dawcą pokoju,
może i nas w tej trudnej sytuacji obdarzyć pokojem, a tych biednych ludzi, którzy znajdują się tam na granicy, zaopatrzyć i wesprzeć. Wszystkiego dobrego. Pozdrowienia z Białegostoku. Lubicie czytać? Ja uwielbiam. Zapraszam Was na polecankę. Musicie opuścić ten ogród, oznajmił Adamowi i Ewie ze łzami w oczach. To miejsce nie jest już Waszym prawdziwym domem. To nie jest już miejsce dla Was. Jednak zanim Adam i Ewa opuścili ogród, Bóg zrobił dla nich ubrania i troskliwie ich nimi okrył. Potem wysłał ich w daleką podróż, z dala od ogrodu, z dala od domu. No cóż, w innej opowieści to mógłby już być koniec. Ale w tej opowieści będzie inaczej. Bóg nie chciał takiego zakończenia. Zbyt mocno pokochał swoje dzieci, aby do tego dopuścić. Miał pewien plan i postanowił go wykonać, choć wiedział, że będzie musiał przez to wiele wycierpieć. Jednak odzyska swoje dzieci i sprawi, że świat znów stanie się ich najwspanialszym domem. Ta książka, którą trzymam w ręce, to Biblia, Boże Słowo dla dzieci. Dla dzieci w każdym wieku. Tak jak słyszeliście dzisiaj. Jeśli chcecie być uczniami Jezusa, to musicie karmić się Bożym Słowem. Dlatego serdecznie Wam polecam tą piękną Biblię z Jezusem przez Biblię i zachęcam Was do tego, żebyście czytali sami albo z rodzicami i wspólnie karmili się Bożym Słowem. Działamy, działamy, kącik kreatywny. Słyszeliście dzisiaj o tym, że Pan Jezus jest chlebem życia. Dlatego chciałabym, żebyśmy i w kąciku kreatywnym powiedzieli sobie dzisiaj o chlebie. W pierwszej kolejności pomyślałam sobie, że pokażę Wam, jak upiec chleb. Ale zakwas, czekanie aż wyrośnie, na pewno szybko by Wam się znudziło i potrzebowalibyście dużo pomocy od Waszych rodziców. Dlatego wymyśliłam coś, co na pewno dużo bardziej Wam posmakuje, a możecie to zrobić zupełnie sami. Wystarczy krótka wycieczka do sklepu. W markecie można kupić gotowe ciasto do pizzy. Ale nie będziemy dzisiaj robić pizzy, bo zrobimy z tego ciasta coś zupełnie innego. Otwieramy sobie to ciasto do pizzy. Ono jest na takim papierze zwinięte w rulon. Odwijamy to ciasto. Kiedy ciasto mamy już rozwinięte, kroimy je na kwadraty. Jak podzielimy wzdłuż na 3 i wszerz na 4, będziemy mieć 12 kwadratów. Potrzebujemy oprócz tego ciasta do pizzy jeszcze marmoladę. Jeżeli weźmiecie do tego dżem, który będzie rzadki, może się okazać, że ten dżem wypłynie. Więc spróbujcie poszukać w sklepie albo może w piwnicy wśród przetworów robionych przez mamę czy babcię marmoladę. I teraz na każdy kwadrat nakładamy troszeczkę marmolady. O! I zaczynając od rogu, zwijamy. Zawijamy końcówki. I kładziemy na papier do pieczenia, na blaszkę. Formujemy z tego rogalika i będziemy mieć pyszny deser. Tak robimy na wszystkich 12 kwadratach. Kiedy wszystkie kwadraty są już zwinięte w rogaliki, potrzebujemy jeszcze białko. To jest białko jajka, którym posmarujemy teraz rogaliki, żeby się pięknie błyszczały.
Mam tutaj taki silikonowy pędzelek i tym pędzelkiem pomaluję nasze rogaliki. Kiedy rogaliki są już pomalowane białkiem, zostaje już tylko ostatni etap naszej pracy. I do tego poproście kogoś dorosłego. Rozgrzewamy piekarnik na 200 stopni i na mniej więcej 10-15 minut do koloru złotego wkładamy rogaliki do piekarnika. Moje rogaliki są już upieczone. Pachną obłędnie, a smakują naprawdę super. Na pewno bardzo szybko wypełnią Wasze brzuszki i będą Wam bardzo smakować, ale pamiętajcie, że rogaliki, czy taki bochenek chleba, który kupujemy w sklepie, zaspokaja tylko głód fizyczny. Prawdziwym chlebem życia jest Pan Jezus. On może zaspokoić wszystkie potrzeby naszego serca. Dzięki, że mogą być z Wami. Dajcie łapkę w górę, komentarz